Witaj na kanale Gracz Fan. Z góry dziękuję za lajka i subskrypcję, gdyż pomaga to w rozwoju kanału. W dzisiejszym filmie chciałem poruszyć temat jednego z kultowych antagonistów, który pojawił się w filmie Labirynt Fauna z 2006 roku. Dlaczego wspomniana przerażająca bestia, będąca uosobieniem czystego zła, pożerała ludzi? Posłuchajcie. Paleman, zwany też istotą, która drzemie, był potężną demoniczną bestią, która nie działała w bezmyślny sposób, atakując każdego, kogo spotka na swojej drodze. Pełni on bowiem rolę jednego ze strażników, który powiązany był z tajemnicą tytułowego labiryntu Fauna. A jego mroczne legowisko było stylizowane na bogato zastawioną jadalnię, której stół usytuowany w centrum pomieszczenia przepełniony był różnymi rodzajami potraw. Ten przerażający demon trwał bez ruchu, śpiąc na krześle przy stole i czekał, aż jego ofiary same wpadną w jego sidła, zawierając z nim niepisany pakt. W momencie, gdy głodni ludzie, trafiając do jego leża, zaczynali jeść z jego stołu, godzili się, aby stać się jego ofiarami. Gdy do tego dochodziło, ten nagle budził się ze swojego letargu, podnosił swoje gałki oczne, które leżały na talerzu na stole, po czym błyskawicznie przychodził do działania, atakując i pożerając żywcem swoje ofiary. Istota ta nie znała litości, zjadała ludzi doszczętnie wraz z kośćmi, po czym składowała w formie trofeów pozostałe po nich ubrania, a także malowała obrazy upamiętniające te wydarzenia na ścianach swojego leża. Paleman nie posiadał sobie żadnych ludzkich cech charakteru i nie przejawiał żadnych emocji. Dlatego też nawet najbardziej przerażające błagania o litość były bezskuteczne, gdy ktoś skosztował smakołyków z jego stołu. W momencie, gdy ktoś oparł się tej pokusie, mógł śmiało przejść przez jego legowisko i był bezpieczny, ponieważ nie złamał zasad o nieruszaniu rzeczy ze stołu, nie zaprzedał się demonowi. Podczas akcji filmu Labirynt Fauna było to jednak znacznie trudniejsze, niż może się wydawać, ponieważ w świecie ludzi trwała hiszpańska wojna domowa, stąd też Hiszpani, którzy do niego trafiali, byli zazwyczaj na skraju śmierci głodowej, dlatego też ryzykowali życiem, by tylko napełnić swoje brzuchy i nie myśleli co dalej, nawet w momencie, gdy wiedzieli, czym grozi zjedzenie pokarmów ze stołu Palemana. W podobny sposób postąpiła zresztą Ofelia, która mimo ostrzeżeń wróże, które z nią wędrowały, zjadła dwa winogrona ze stołu demona. Ostatecznie zdołała ona uciec tylko i wyłącznie dzięki poświęceniu dwóch wróżek, które zostały pożarte żywcem przez bestię na jej oczach. Podsumowując, Paleman pożerał ludzi, gdy ci ruszyli jedzenie ze stołu, który znajdował się w jego legowisku. W innym wypadku trwał bez ruchu i czekał na odpowiedni moment do ataku. Jeśli osoba, która trafiła do jego siedziby, potrafiła wykazać się rozwagą i nie ruszyła jego jedzenia, mogła bezpiecznie opuścić legowisko tego demonicznego ludojada. Jeśli materiał przypadł ci do gustu, w komentarzu napisz tytuł kolejnego horroru: Wzgórza mają oczy. Tymczasem trzymaj się, cześć!